Karol Rogowski. Bryła sztywna. Bryła sztywna to ciało, które nie ulega odkształceniu pod wpływem działających sił zewnętrznych, to znaczy, że odległość dwóch punktów względem jakiegoś kolejnego punktu nie zmienia się w zależności od działających sił. Bryła sztywna może się poruszać tylko jako jedność, bez zmiany swojego kształtu. Typowym ruchem bryły sztywnej jest ruch wokół nieruchomej osi. Oś ta nie musi przechodzić przez środek ciała, może przechodzić gdzieś obok. W czasie tego ruchu odległość wszystkich punktów od osi tej zostaje stała. Wszystkie punkty bryły sztywnej poruszają się zatem po okręgu i położenie tych punktów możemy opisać za pomocą kąta alfa. Dobra, wyobraźmy sobie placek. W ogóle powiem ci, drogi oglądaczu, stworzyłem nowe słowo chyba w trakcie trwania tego wszystkiego, że miałem problem z narysowaniem tego wszystkiego i narysował mi to mój operator. Kłaniam się, dziękuję. Okej. Okay. No więc 4 minuty próbowałem narysować tę elipsę i bez sensu. Dobra. Mówiłem o tym, że mamy prędkość kąta, kąt zamiast przesunięcia. Mamy przesunięcie o jakiś kąt i że obiekt obraca się wokół jakiejś tam osi, która niekoniecznie musi przechodzić przez środek danego ciała. W tym przypadku przyjmujemy, że ona sobie przechodzi przez środek. Ja narysowałem ciało, porusza się w tą stronę, czyli o tako. I teraz tak, mamy promień R, dlatego że odległość dwóch dowolnych punktów na tej bryle się nie zmienia. To tak mniej więcej innymi tłumaczy, co to jest sztywność, że ta odległość się nie zmienia i pomiędzy tymi dwoma punktami mamy przesunięcie o kąt alfa, czyli mamy przedmiot, który się, tutaj jak widać ten taki wypustek, to będzie dobrze widać. Obracamy go ileś tam i przedmiot się obrócił teraz załóżmy o 90 stopni, czyli jakbyśmy wzięli ten punkt tutaj środkowy i w bok, to jest o kąt 90 stopni, to jest ten kąt alfa. Przez to zostały wprowadzone takie analogie, ogólnie cała bryła sztywna to będzie analogia do wszystkich kinematyk i tak dalej, dlatego że jeżeli w ruchu jednostajnym na przykład mieliśmy przesunięcie o odległość delta x, to mamy przesunięcie o kąt alfa. Jeżeli tam mieliśmy prędkość liniową, to mamy prędkość kątową. To było v, to jest omega. Wzór na omega średnią to jest delta alfa przez delta t, czyli zmiana tego kąta w zmianie czasu. Przy czym wzór na prędkość to było s przez t, czyli wszystko jest jedną wielką analogią. Teraz jest jeszcze coś takiego jak ustalenie kierunku i zwrotu tej prędkości kątowej omega, dlatego że skoro to jest prędkość, to ma też swój wartość kierunek zwrot punkt przyłożenia, czyli załóżmy przykładamy tutaj i teraz jak się to ustala? Z reguły prawej dłoni bądź z reguły śruby prawoskrętnej, to się nazywa w ten sposób. Reguła prawej dłoni brzmi, jeżeli cztery palce wygięte w ten sposób, taki trochę krzywy, ułożymy w ten sposób, że będą one wskazywały kierunek ruchu naszego, znaczy zwrot i kierunek ruchu naszego ciała, to odchylono 90 stopni kciuk wskaże nam, jak działa ta omega. Czyli jeżeli ja przyjmę tutaj w ten sposób i ciało nam się porusza o tako, to omega będzie skierowana do góry. Czyli omega możemy narysować sobie jako wektor, o tu, omega wektor. To samo było już zrobione w ruchu po okręgu, także jak coś, to jest taka lekka powtóreczka. I powiedziałem, że reguła prawej dłoni bądź reguła śruby prawoskrętnej. Reguła śruby prawoskrętnej to jeżeli byśmy sobie wkręcali śrubę prawoskrętną w ten sposób, czyli tak jak tutaj widać, w ten sposób, to końcówka tej śruby, tą, którą można się ukłuć, pokazałaby nam zwrot naszego wektora omega. Część dalsza. Tutaj to jest trochę przypomnienie ruchu po okręgu, aczkolwiek ja muszę o tym tutaj powiedzieć, bo tego wszystkiego będzie to dotyczyło, ale dokładniej to wszystko jest omówione w ruchu po okręgu, także jeżeli nie załapiesz czegoś, to polecam odnieść się do tych filmów. Dobra. Ja tutaj nie będę tego dzielił na jakieś tam segmenty, tak jak z reguły to robię, czy jakieś ruchy jednostajne, jednostajnie przyspieszone. Powiem tylko, że może być po okręgu przyspieszony, opóźniony, bądź może być jednostajny. W ruchu jednostajnym to tak jak ruch jednostajny. Prędkość będzie miała wartość stałą. Po okręgu zmienia się kierunek i zwrot, ale to mówię, w ruchu po okręgu jest bardziej szczegółowo. W ruchu jednostajnym mamy tą prędkość kątową omega, jak dobrze mi pisze. Przez chwilę było ok. Omega równa się tam delta alfa przez delta t, powiedzieliśmy sobie. Z tego można przekształcić, że alfa równa się omega razy t. Dobra, to taki wzór, pamiętajcie, tutaj będzie tych wzorów dużo. Będzie wzorów dużo i się robi coraz więcej. I teraz w karcie maturalnej, tej karcie wzorów do matury, która jest dostępna na stronie CKE, tak, CKE, Centralna Komisja Egzaminacyjna, no właśnie na tej stronie nie są te wszystkie wzory podane, także dobrze jest sobie zapamiętać, które trzeba umieć, żeby potem jakoś to było wszystko jasne. Dobra, to w ruchu jednostajnym, to ruch jednostajny, to jeżeli nie wiesz, co to jest ruch jednostajny, to polecam odnieść się do kinematyki z powrotem. Ja zakładam, że już to wiesz i ruch przyspieszony też zakładam, że już to wiesz. Natomiast analogią prędkości w ruchu po linii prostej, tak jak tam była po prostu prędkość w linii prostej, to tu mamy prędkość kątową, czyli omega. Analogią przemieszczenia był kąt, czyli jak tam mieliśmy delta x, to tutaj mamy delta alfa, czyli zmianę na przykład, jeżeli ciało się obróciło stąd dotąd, tutaj mamy ten kąt, wtedy delta alfa, albo po prostu alfa, kto jak chce, tak zapisuje. Do tego jeszcze w ruchu przyspieszonym będziemy mieli
takie różne rzeczy. A, żeby było śmiesznie, w ruchu jednostajnym będzie jeszcze przyspieszenie dośrodkowe. Też szczerze jest w ruchu po okręgu o tym. Tylko dośrodkowe z tych o tutaj. Do tego jeszcze dochodzi nam w ruchu przyspieszonym, ja tu chcę się skupić bardziej na tym, jest kilka przyspieszeń. Jak w ruchu po linii prostej było jedno przyspieszenie, to tu tych przyspieszeń zostało wprowadzone aż cztery. Te ostatnie to jest suma dwóch po drodze, ale jakieś tak jakby trzy różne są trzy. Znaczy różne przyspieszenia są trzy, jest dośrodkowe, styczne i kątowe, to po kolei co jest co. Przyspieszenie dośrodkowe jest to przyspieszenie, które zawsze jest skierowane do środka okręgu po promieniu, jego wartość wynosi V kwadrat przez R. Przyspieszenie styczne jest związane z tym, że jeżeli po okręgu nasze ciało by zaczęło przyspieszać, poruszając się po okręgu, bądź toczyłoby się ruchem jednostajnie przyspieszonym, to wtedy to przyspieszenie styczne występuje, ono jest równe epsilon razy R. R to jest promień, a to jest to przyspieszenie styczne, natomiast co to jest epsilon? Epsilon to jest przyspieszenie kątowe, gdzie przyspieszenie kątowe, czyli epsilon, to jest zmiana omegi w zmianie czasu. Czyli jeżeli przyspieszenie zwykłe w ruchu jednostajnym, niejednostajnie przyspieszone w ruchu prostoliniowym było równe zmianie prędkości w zmianie czasu, to tutaj jest przyspieszenie kątowe, jest równe zmianie prędkości kątowej w zmianie czasu. Czyli jest cała jedna wielka analogia przez cały czas. A to nawet było napisane, czemu ja to napisałem jeszcze raz. Okej. Okay. Wprowadzono jeszcze coś takiego jak przyspieszenie całkowite, będące pierwiastkiem z sumy kwadratów przyspieszenia dośrodkowego i stycznego. Czyli to jest wypadkowa, wektorowa, wypadkowa tych dwóch przyspieszeń, stycznego i dośrodkowego. Jak możesz zauważyć, można to policzyć z Pitagorasa, natomiast taka cecha charakterystyczna jest taka, że przyspieszenie styczne, z racji, że to jest styczna, styczna ma to do siebie, że jest zawsze prostopadła do promienia, a to jest zawsze po promieniu, czyli te dwa przyspieszenia w stosunku do siebie zawsze będą pod kątem prostym, zawsze. Dobra, to tak z przyspieszonego tyle, natomiast były jeszcze takie super wzorki, tak tutaj, żeby nie zasłaniać tyłkiem też, super wzorki. W kinematyce mieliśmy dwa super święte wzorki, w ruchu po okręgu są trzy super święte wzorki. Pierwszy alfa równa się 2πn, alfa to jest kąto, które obróciło się ciało, 2pi to jest w radianach 360 stopni, to jest 2pi, czyli pi to jest 180, a n to jest ilość obrotów, jakie zostało wykonane, czyli na przykład ile razy sobie przemieszczyliśmy się po tym okręgu. Dalej, to już teraz będę wypisał dla ruchu jednostajnie zmiennego, czyli przyspieszonego bądź opóźnionego, będzie alfa równa się omega 0t plus epsilon t kwadrat na 2, bądź minus, dla przyspieszonego jest plus, dla opóźnionego minus, czyli kąto, jakie poruszyło się ciało, to będzie początkowa prędkość kątowa razy czas, plus minus, przyspieszenie bądź opóźnienie kątowe. Jeżeli wstawiamy minus, to wiadomo, że opóźnienie jak plus to przyspieszenie. T, czyli czas podzielone na 2. I drugi wzór na omega końcową równa się omega 0 plus minus epsilon t. I to możemy sobie w klamerkę wrzucić. To są te wzory, z których bardzo często będziemy korzystali przy poruszaniu się po okręgu bądź tocząc jakieś ciało w naszej bryle sztywnej. OK, to co tutaj napisaliśmy, to było z założeniem, dla przykładu, najczęściej to będą takie przykłady w liceum, że oś będzie tutaj i będziemy się poruszali wokół tej osi naszej. Do tego, co jeszcze bym chciał dorzucić a propos zwrotów i kierunków przyspieszeń i naszej prędkości kątowej omega. Powiedziałem, że prędkość kątową, właściwie zwrot prędkości kątowej wyznacza się z reguły prawej dłoni, czyli jeżeli na przykład ciało porusza się o tak, o, to omega będzie do nas. Do tego wprowadźmy sobie jeszcze oznaczenia, nie pamiętam, czy one były już. Jeżeli jest tak, są oznaczenia tak zwane przed i za. Przed i za. Jeżeli widzicie coś takiego, to znaczy, że nasz wektor jest skierowany o tak, o, to jest wtedy przed, o tutaj. A jeżeli jest za, to jest krzyżyk, czyli byłoby w tamtą stronę. Ja sobie zapamiętałem to w ten sposób, że na przykład jak oglądaliśmy South Park i jakaś postać już zaliczyła dead, to miała na oczach krzyżyk, czyli było za, czyli po wszystkim. To także można było łatwiej skojarzyć. Do tego jeszcze powiedziałem o regule prawej dłoni, czyli prędkość kątowa nasza jest ustalana z reguły tej prawej dłoni, ale co ze zwrotem przyspieszenia, bo jest to wektor i też wiadomo, że ma kierunek i zwrot. Jeżeli poruszamy się ruchem jednostajnie przyspieszonym, to kierunek i, znaczy kierunek jest zawsze ten sam, przyspieszenie kątowego i omegi, czyli prędkości kątowej, ale jeżeli poruszamy się ruchem jednostajnie przyspieszonym, to zwrot przyspieszenia kątowego jest taki sam jak zwrot prędkości kątowej, czyli tak jak w ruchu po linii prostej. Jeżeli przyspieszenie ma ten sam zwrot jak prędkość, to jest ruch przyspieszony. Jeżeli przyspieszenie miałoby zwrot przeciwny niż prędkość, byłby to ruch opóźniony i tak samo jest tutaj. Jeżeli mamy przyspieszenie kątowe i ono by miało przeciwny zwrot do naszej omegi, czyli prędkości kątowej, to wtedy poruszalibyśmy się ruchem jednostajnie opóźnionym. Dobra, zaraz sobie przejdziemy do następnej części. Inny rodzaj ruchu, bo mówiliśmy sobie o ruchu wokół własnej osi, ale nie było nic o toczeniu się, a tutaj jest, czyli był tylko ruch obrotowy. Natomiast tutaj możemy zrobić coś takiego, jak złożenie ruchu obrotowego i postępowego jednocześnie. Czyli na przykład, żeby to zobrazować, czy my damy radę? Przetrulam ten mazak po zeszycie, uchwycisz to? Co? Chodź tutaj, dobra. Czyli mamy zeszyt.
I teraz to, o co mi chodzi, to żeby zwrócić na to uwagę, że jeżeli sam ten markier porusza się w tą stronę tam, to obraca się o tak o. Czyli jeszcze raz, porusza się o tak o. Jak puszczę, to jest tak samo. Że nie było, że ja to nadaję palcem. Jak puszczę, to się obraca w tamtą stronę, tocząc się tam. Dobra, wracamy do tablicy. Żeby nie było, że kłamie, trzeba czasem zobrazować niektóre rzeczy. Czyli jeżeli tu sobie przyłożę prędkość V, wektor, mozaiki odmawiają posłuszeństwa. V wektor, dobra, widać, że V wektor w tą stronę, to będzie się obracał o tak o. Czyli omega, jakbyśmy chcieli wyznaczyć, to byśmy ją wyznaczali w ten sposób, czyli by była tam. Okej, okay. Co tu ja mogę dorzucić? Pojawią się takie zadania, będą się czasem pojawiać, że będzie nam się poruszała ta nasza bryła sztywna, czyli ciało, ruchem postępowym, jednocześnie ruchem obrotowym, bez poślizgu. To oznacza, że tutaj nie występuje żaden poślizg, to jest dokładnie w tym punkcie. Tam było jakieś takie fajne sformułowanie w tych notatkach, że ten punkt przebywa tutaj taką samą drogę jak po okręgu. Tak jakbyśmy bez poślizgu jakby wytłumaczyć, to gdybyśmy wzięli ten nasz okrąg i przetrulali, trzymając się ciągle tego punktu, przetrulali o jeden obrót, to tutaj na tej odległości odłożyłbym się nam dokładnie obwód tego okręgu. Czyli jeżeli nie ma poślizgu i wzięlibyśmy ten punkt i przetrulali z powrotem do tego samego punktu, to wyszedłby nam obwód tego okręgu, to wtedy było bez poślizgu. Zostało w ruchu po okręgu, w tamtym dziale, w tamtych filmach z ruchu po okręgu zrobione takie zadanie, żeby obliczyć prędkości poszczególnych tutaj punktów, więc poproszę, żebyś się do tego odniósł i zobaczył. Ja tego nie będę rysował jeszcze raz, bo to jest bez sensu. Natomiast wspomnę tylko, że tak, tutaj prędkość wynosi 0, nasza wypadkowa całkowita już poruszania się danego punktu. Tutaj w tym punkcie jest równa V, czyli V to jest prędkość ruchu postępowego, bo ten punkt się w ogóle nie obraca. V ma taką zależność, że to jest omega razy R, czyli prędkość kątowa razy promień na tutaj o na przykład. Tak samo każdy punkt porusza się ruchem postępowym w tą stronę. Każdy punkt, tylko że każdy porusza się z inną prędkością obrotową. Do tego ten punkt porusza się 2 razy większą niż to tutaj i chciałem to zobrazować w ten sposób, przeciągając tą kreskę. Tu jest 0, tu jest 1V, a tu jest 2V. Czyli jeżeli chcielibyśmy wyznaczyć na przykład prędkość punktu w tym miejscu, to można by było zrobić to geometrycznie, rysując tutaj kreskę i sprawdzając, jaka nam wyjdzie długość. Dobra, bez poślizgu było, to możemy sobie przeskoczyć dalej. Moment bezwładności! Potem zwrócisz uwagę, że jak będziemy w tej bryle sztywnej, to do wszystkich jakichś takich rzeczy jak siła, pęd i tak dalej będzie dodawane słowo moment. I teraz, żeby się komuś nie pogięło, tak przed chwilą się zacząłem zastanawiać. Czasem mówi się do kogoś moment, chwila. Żeby nikt nie mówił chwila bezwładności albo chwila siły. Będzie moment siły, moment bezwładności. Ale sucho się zrobiło w tym momencie. Dobra. Moment bezwładności. Tak jak mówiłem, tutaj wszędzie się pojawiają jakieś analogie i jak mieliśmy w dynamice masę, to moment bezwładności to jest to samo, co masa w dynamice. Tylko, że nie mówi się w życiu codziennym, ale jak się mówi, ale przymasowałeś to, ale przymomenciłeś, bezwładniłeś. No nie ma czegoś takiego, nie? W sumie. Okej. Dobra, to moment bezwładności mówi nam o tym, jak ciężko jest daną bryłę sztywną ruszyć z miejsca, bądź jak ciężko jest ją zatrzymać. Skoro jest samo słowo bezwładność, ja przypominam, że bezwładność to była cecha ciała, mówiąca nam o tym, jak ciężko jest dane ciało zatrzymać bądź ruszyć i ogólnie mówiła nam o tym, że ciało dąży do tego, żeby utrzymywać stan, w jakim się znajdowało. Czyli jeżeli spoczywało, to dąży do tego, żeby zostać w spoczynku, jak się poruszało, to dąży do tego, żeby dalej się mogło poruszać. I jeżeli masę liczyło się na takiej zasadzie, że masa to było po prostu, no waży 10 kilo, ja ważę trochę więcej, to moment bezwładności jest inny w zależności od tego, jaką mamy bryłę. I jeszcze, dobra, przede wszystkim to, od czego trzeba zacząć, to, że moment bezwładności będziemy mieli dla kilku podstawowych brył w liceum i to jest te 6, które ja tu wypisałem, 6 jakby przedmiotów. Zaraz sobie omówimy każdy po kolei. Sam wzorek na moment bezwładności taki ogólny to jest iloczyn, suma iloczynów mas i kwadratów odległości od osi wszystkich punktów składających się na dane ciało. Czyli jeżeli mielibyśmy na przykład taki markier, to jeżeli chcielibyśmy policzyć jego moment bezwładności, to trzeba było brać wszystkie punkty składające się na dane ciało, czyli na dany markier, pomnożyć masę tych poszczególnych punktów przez kwadrat ich odległości od osi przechodzącej przez środek i sumować. Jeżeli mielibyśmy to, to byśmy otrzymali moment bezwładności. Jeżeli na to spojrzysz, to od razu wychodzi, że jednostka momentu bezwładności jest kilogram razy metr kwadrat. Ja ten wzorek zapisałem ładniej i teraz z racji, że jesteśmy w liceum, a nie na poziomie akademickim, czyli na studiach to wszystko jest opisane różnego rodzaju całkami, których ja tutaj nie będę wprowadzał, bo cię to po prostu nie dotyczy, więc po co? My sobie mamy podane gotowe wzory na kilka momentów bezwładności, kilku brył i z tego będziemy korzystać. Tak jak powiedziałem, moment bezwładności trzeba jeszcze ustalić, wokół jakiej osi przechodzi, bo tak jak zaraz sam się przekonasz, w zależności od tego, jaka jest oś, to będzie inny moment dla tego samego ciała, czyli dla tej samej figury. To zacznijmy od pełnej kuli. Ja wszędzie podrzucałem hashtagi, nie wiem po co, żeby było bardziej jolsko, słek i tak dalej. Dobra,
mamy pełną kulę na początku, moment bezwładności pełnej kuli, jeżeli jest napisane jakieś I0, a ogólnie literka I to jest oznaczenie momentu bezwładności, jeżeli jest I0, to w tym przypadku mówimy o momencie bezwładności ciała, gdzie oś symetrii, czyli oś symetrii to jest taka kreska, że jeżeli wzięlibyśmy na przykład ten marker, jeżeli on by nie miał żadnych nadruków i puścili oś symetrii, to jeżeli byśmy to przecięli na pół, to te dwie części, które by zostały, by nam były dosłownie identyczne. Dla przykładu człowiek nie jest symetryczny, bo jeżeli ja bym się przeciął teraz tak w pół, to moja prawa strona jest inna niż moja lewa strona, przez co widziałem kiedyś taką nawet fajną fotę, że wzięli, zrobili zdjęcie gościa, przecięli go na pół i skleili twarz z prawych stron, odbili symetrycznie z lewych stron. I to były kompletnie dwie inne osoby. Jeżeli jesteś dobry w photoshopowaniu, to masz się w takie coś pobawić. Fajny efekt po tym wychodzi. Dobra, czyli pełna kula. Jeżeli podajemy I0, to jest moment bezwładności względem osi takiej podstawowej, jaką my sobie przyjęliśmy, czyli tutaj jest względem o taką. Skoro kula z każdej strony jest taka sama, to jakbyśmy to właśnie prowadzili, to jest OK. Moment bezwładności kuli to jest 2 piąte mr kwadrat. Zaznaczam, nie ma tego podanego nigdzie, ani w kartach wzorów, jeżeli masz maturę, ani nigdzie, więc te podstawowe rzeczy trzeba po prostu znać tu, na pamięć. Tu jest promień kuli, żeby było widać, czyli 2 piąte mr kwadrat. M to jest masa całego ciała, tyle o momencie kuli. Potem mamy pełny walec. Pełny walec to jest oto tutaj. Pełny walec, 1/2 mr kwadrat, gdzie zwróć uwagę, niezależna jest, znaczy to jeszcze tego nie powiem, powiem potem. Mamy promień walca. Widać, że to jest walec i oś tego walca przechodzi o tako, czyli jakbyśmy wzięli długopis, to oś przechodzi o tako, jak ja teraz puszczam palec, nie? O tako w dół przechodzi oś naszego walca, oś symetrii. Dobra, potem mamy bardzo cienką powłokę sferyczną. Pizza nie jest cienką powłoką sferyczną. Co może być cienką powłoką sferyczną? Sautet, no. Krążek CD też nie jest, ale już możemy przyjąć, że jest. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo cienka powłoka sferyczna, ja jestem tak genialny, że nawet nie wypisałem wzoru. Od razu mówię, ja sam nie pamiętam. Bardzo cienka powłoka sferyczna jest 2/3 mr kwadrat. I 0 równa się 2/3 mr kwadrat. Jeszcze sprawdzę, czy się nie pomyliłem. Mówię, ja tych wzorów nie pamiętam, dlatego że na co dzień ich nie używam, ale jeżeli zaczniesz robić zadania, to je mniej więcej zapamiętasz w pewnym momencie. Dobra, bardzo cienka powłoka sferyczna, czyli jakbyśmy to położyli o tak, to by był cieniutki taki placek. To jest 2/3 mr kwadrat. I to jest co innego od cienkiego dysku, dlatego powiedziałem, że bardzo cienka płyta CD, to zależy od tego, co nam podadzą w zadaniu. Czyli na przykład będzie to bardzo cienka powłoka sferyczna, czy cienki dysk. Cienki dysk, 1/2 mr kwadrat i teraz zwróć uwagę, że walec i cienki dysk mają takie same momenty bezwładności zgodnie ze wzorem. Wychodzi na to, że nieważne jaka jest długość tego tutaj, przy obrocie, w ten sposób, bo to jest obrót według osi przechodzącej przez środek wyglądałby w ten sposób, czyli jak ja bym wkręcał ten marker, to moment bezwładności i tego jest taki sam. Mamy jeszcze dwa, moment bezwładności pręta. Jaka jest różnica między prętem a walcem, bo dzisiaj dostałem od operatora takie pytanie. W sumie żadna, oprócz tego, że obraca się wokół innej osi, czyli walec obraca się w ten sposób, pręt natomiast obraca się względem osi, która przechodziłaby o tako, czyli na przykład w ten sposób albo w ten sposób. OK, jeszcze raz. To jest pręt, a to jest walec. Ale to głupio musi brzmieć w tym momencie, nie? OK, pręta, moment bezwładności pręta to jest 1/12 ml kwadrat. Przez środek, zaznaczam, że przez środek. Chociaż nie, to jest nie, bez znaczenia, czy tak, czy tak. Dobra, przez środek i do tego jeszcze mamy moment bezwładności punktu materialnego, czyli punkt materialny to jest mr kwadrat, gdzie r to jest o ta odległość, nie dorysowałem. Od osi symetrii, czyli jeżeli mielibyśmy punkt materialny, obracający się o tako, gdzie punkt materialny to jest bardzo małe coś, co posiada jakąś masę, to byśmy policzyli moment bezwładności tego punktu względem osi, która by była gdzieś tutaj w środku, jako mr kwadrat. Dobra, moment bezwładności to jak na razie tyle dokończę, tylko jeszcze, że moment bezwładności jest analogiczny do masy. No. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Ktoś może zadać pytanie, bo powiedziałem, że moment bezwładności liczymy względem osi jakiejś tam podstawowej, czyli na przykład o tako, bądź względem tutaj tego punktu o tako. A co jeżeli chcielibyśmy obrócić sobie dany pręt, na przykład tako. Co się wtedy dzieje? Nie wiem, czy gość, który to wymyślił, zadawał sobie to pytanie, czy po prostu je wymyślił, w ogóle nie wiem, co nim kierowało, ale był taki koleś, który się nazywał Jakob Steiner. Nie wiem, jak to się czyta. Steiner, w sensie wszyscy mówią Steinera, tak? Jacob? Jacob. Trochę jak ten.
W GTA 4 był ten, co? Lila Jacob. On był taki ten, Rastaman. No, zawsze mi się z Jacobem kojarzył właśnie ten gość. Dobra, stwierdzenie Steinera, Jacob Steiner. Co było o Steinerze? Ja mam taki zwyczaj, że zawsze jak się pojawi nowy gość, to lubię sobie tam wygooglować go, Wikipedia, sratatata i patrzymy. Wikipedia za dużo nam nie powiedziała o tym gościu. Powiedziała o tym, że był Szwajcarem. Jak miał 18 lat, poszedł do szkoły, a nauczył się czytać w wieku 14 lat. Przy czym na przykład Joule, mając 19, wymyślił silnik. Ale ten koleś mówi nam o tym, że mając 18 lat, można jeszcze iść do szkoły i się czegoś nauczyć. A potem wymyślić swoje twierdzenie. Nawet było coś takiego, że był uznanym najlepszym, jakie to było słowo? Geometrem. Najlepszym geometrem od czasów Apoloniusza Spergi. Apoloniusz to mi się kojarzy tylko z trenerem Małysza, a nie z kimś tam jeszcze. Dobra. To tyle o Steinerze. I co on wymyślił? On wymyślił to, że jeżeli chcemy policzyć sobie moment bezwładności jakiejś tam bryły względem osi, która nie przechodzi przez, tak jak oś ta normalna I0, przy momencie tym zerowym, to bierzemy sobie to nasz moment podstawowy bezwładności, czyli I0, i dodajemy do tego masa razy przesunięcie do kwadratu. To. Święty wzór twierdzenia Steinera na momenty bezwładności tyle razy się może przydać w mechanice. Okej, dobra. Czyli nasz moment bezwładności danej bryły przy obrocie względem osi nie przechodzącej przez środek bryły albo gdzieś tam w ogóle, to jest nasz moment podstawowy plus MD kwadrat. Czyli jeżeli tu mamy na przykład kulę, którą chcielibyśmy sobie o tak o, obracać, okay, to wzięlibyśmy moment podstawowy bezwładności tej kuli plus MD kwadrat, gdzie to jest D, a M to jest masa kuli. Dobra, ja tu zrobiłem taki na szybko przykładzik. Mamy sobie pręcik. Pręcik. I pręcik, jak normalnie się obraca tak, to tu sobie pręcik obrócimy tak i zobaczymy, jaki on wtedy będzie miał moment bezwładności. Ze Steinera będzie tu. Moment podstawowy bezwładności pręta względem tej osi to jest 1/12 ml kwadrat, gdzie L to jest ta odległość od AO. Dobra. I wiemy ze Steinera, że to jest moment podstawowy bezwładności plus masa razy przesunięcie. Przesunęliśmy się o L pół, czyli o połowę długości o tyle, tak? Bo względem tego obracaliśmy najpierw, a teraz obracamy względem o tego O. Widać? Dobra. I0 plus ml pół kwadrat, czyli tak, I0 to jest 1/12 ml kwadrat plus L do tego to jest 1/4 ml kwadrat. 1/12 plus 1/4, z tego robimy 3/12, żeby się dało dodać, bo musi być ten sam mianownik. Wychodzi nam 4/12, czyli 1/3 ml kwadrat. Taki jest wzór na moment bezwładności pręta, kiedy obracamy go względem tutaj O. Kiedy to się stosuje? Jeżeli na przykład mielibyśmy takie zadanie, że, bo będzie takie zadanie raz, że nam pręt pada na podłodze, jakbyśmy postawili pręt i pręt nam pada, to tak naprawdę obraca się względem tego punktu tutaj i wtedy trzeba przesunąć ze Steinera, żeby obliczyć moment bezwładności względem tego punktu tutaj O. To tak najprościej. Dobra, Steinerze, to tyle. Dobra, energia kinetyczna. No to skoro już robimy wszystko, to zróbmy sobie wszystko. O tej energii ja mogę powiedzieć tylko tyle, bo to jest chwila, moment. No bo mieliśmy energię kinetyczną, która była związana z ruchem i to było z ruchem postępowym, a teraz wprowadzamy ruch obrotowy i energia kinetyczna dla ruchu obrotowego jest jeszcze inna, tak żeby było śmieszniej. Energia kinetyczna ruchu obrotowego to jest I omega kwadrat podzielone na 2, czyli znowu jest tam konwencja MV kwadrat na 2 zachowana, natomiast zamiast masy mamy moment bezwładności, a zamiast prędkości liniowej mamy prędkość kątową. Tyle. I na 2. Natomiast to jest wtedy, kiedy ciało się tylko obraca. Jest jeszcze taka opcja, kiedy ciało się porusza ruchem postępowym i obrotowym jednocześnie, czyli na przykład piłka staczająca się z góry. Wtedy się jednocześnie obraca i przemieszcza do przodu. Wtedy energia kinetyczna całkowita tego ciała jest równa sumie energii kinetycznej ruchu postępowego i energii kinetycznej ruchu obrotowego. Czyli energia całkowita tam kinetyczna, EKC, równa się energia kinetyczna postępowa plus energia kinetyczna obrotowa. Postępowa to jest to, obrotowa to jest to. Postępowa MV kwadrat na 2, obrotowa i omega kwadrat na 2. No i tyle. No.